Cześć, witamy na kanale King Australia. Dzisiaj jesteśmy w dzielnicy Bowen Hills z powodu wystawy, która dzisiaj tutaj się odbywa, a wystawa dotyczy sprzętu do kempingowania. Także jeżeli widzicie to miasteczko przyczep kempingowych, które znajduje się zaraz za moimi plecami, no to jest gdzieś tak 1/3 wszystkich wyposażeń, które tu dzisiaj zobaczymy. Także będzie się działo. Dobra, pierwszy rodzaj przyczep. To są przyczepy kempingowe składane. Plusem ich jest to, że są strasznie mobilne i są względnie tanie. Natomiast minusem jest to, że żeby się zatrzymać i je rozłożyć, to jest około godzinki. Natomiast po rozłożeniu powstaje z tego całkiem interesujący domek. Ja ogólnie jestem zaskoczony, jak wiele firm to produkuje. Jak byliśmy tam z góry, to każde stanowisko ma swoją chorągiewkę. I no, konkurencja jest dosyć wysoka, ale też my dosyć często spotykamy ludzi, którzy kempingują i podróżują w ten sposób, więc no, musi być na to dosyć spory popyt. No więc taka mała przyczepka, otwiera się i powstaje duża sypialnia z takim pokojem dziennym w środku. Natomiast można sobie z boku... Tadam! Z boku można sobie wyciągnąć praktycznie w pełni wystarczalną kuchnię. To jest prawdopodobnie miejsce na lodówkę turystyczną. A już jest wypuszczony prąd na to, także bez obaw. Koszt takiej przyczepy nowej to jest tej konkretnie 33 tysiące dolarów. Nie tak źle wydaje mi się, jak na to, co ona oferuje. Aczkolwiek to nie jest nasz first choice. Idziemy szukać dalej. Tutaj to można nawet potańczyć. I lodóweczka, proszę bardzo. Wszystko zasilane promieniami słońca. Tutaj też można się poczuć trochę jak w filmie Harry Potter. Tam były takie sceny, że do jakichś namiotów się, niewielkich namiotów wyglądających na niewielkie z zewnątrz się wchodziło i tam jakieś super przestrzenie. Ta przyczepa nie wyglądała wcale na dużą z zewnątrz. A co my tu mamy? Co najmniej dwa miejsca śpiące dla, sypialne dla dzieci. Queen size bed dla rodziców. Prysznic i toaleta, jakiś pokoik dzienny, kuchnia, lodówka, szafki. To już jest jeden level wyżej. Te przyczepy są trochę większe. W nich już tylko otwiera się dach, więc rozkładanie tych przyczep i przygotowywanie ich do spania jest dużo szybsze. Przekłada się to niestety na cenę i też na pewno zużycie paliwa, kiedy się ciągnie taką przyczepę, jest dużo większe, bo ona jest po pierwsze cięższa, a po drugie łapie dużo większe opory powietrza. Także zawsze coś za coś, ale no tu już można się pobawić. Ta przykładowa przyczepa to już jest 55 tysięcy dolarów, więc odczuwalnie wyżej niż te całkiem składane. Dla nas ta byłaby już trochę zbyt luksusowa, bo to jest kuchnia w środku, kuchnia na zewnątrz, cztery łóżka. Ale mnie tutaj bardziej interesują takie pojedyncze rozwiązania, no bo na przykład ten cały aneks kuchenny to jest jedna szuflada, która wsuwa się pod podłogę łóżka. Takie coś w całości można by było skopiować do innego pojazdu, jak na przykład do campervana. Ciężko w to uwierzyć, ale to jest super pomysłowe. Masz duży zlew, dużą kuchenkę, jeszcze dwa duże blaty i to wszystko jest taką skrzyneczką 2 metry na 80 cm i tylko 18 cm wysokie. Ta część to też jest szuflada, czyli na czas jazdy to się jeszcze chowa wewnątrz przyczepy, przez co jest ona bardziej jakby kompaktowa. A to jest ta część, która jest łóżko, także łóżko jest też szufladą. To jest moja ulubiona. Ostatnio ją znalazłem na marketplace'ie używaną. Zobaczcie, jak ona jest mikroskopijna, to jest perfekcja po prostu w wykorzystaniu każdego centymetra kwadratowego przestrzeni. To jest wszystko, co potrzebujecie. Duże łóżko, to większe niż macie w domu. Wystarczająca spokojnie kuchnia, żeby sobie dwie osoby gotować. Dwupalnikowa na gaz. Przyzwoitych rozmiarów lodóweczka, szuflady, zlew. Sypialnia, w której się wyśpicie i są miejsca, żeby przechowywać swoje rzeczy. Może na roczną podróż to nie starczyłoby miejsca na ubrania, ale to nie jest wariant na roczną podróż, to jest wariant taki na tygodniową. No i wiadomo, bańki z paliwem, zapasowy gaz, zapasowe opony, a jeżeli ktoś ma dzieci, to jeszcze może sobie zamontować namiot dachowy i albo spać u góry, a dzieci na dole, albo odwrotnie. Jest to tak ładnie, schludnie zrobione, że
Ja bym użył słowa urocze. No ale 31 tysięcy, a więc no można powiedzieć, że minimalizm jest teraz w modzie, a więc za minimalizm też trzeba płacić. Macie może takie miejsca albo takie sklepy, do których wchodzicie i macie ochotę powiedzieć, poproszę wszystko. Mój tata tak ma, wchodzi do takiego sklepu z narzędziami, elektronarzędziami i z urządzeniami do majsterkowania. Sklep nazywa się Jula, jest w Poznaniu. I on tak mówi, że za każdym razem jak tam jest, to ma ochotę powiedzieć, poproszę wszystko. To ja się tak tutaj czuję. Wszystko mi się podoba. Wszystko. A jeżeli nie stać was na prysznic w środku, to są takie całkiem dobre rozwiązania. Taki mały namiocik, metr na metr, mała pompka i można sobie zrobić prysznic na zewnątrz. I jeżeli dobrze kojarzę, to one mają podgrzewacze wody, takie gazowe, przepływowe, więc to nawet jest gorący prysznic. Jak dla mnie to nie wygląda źle. Mógłbym się w tym czymś takim myć. Ten jest najdroższy ze wszystkich, jakie dotąd oglądaliśmy. Kosztuje 130 tysięcy. Na pierwszy rzut oka rzuca się to, że wszystko jest wykończone w takim super standardzie. Tu są skóry, tam jakaś klimatyzacja oddolna, a wszędzie LEDy. No wszystko jest takie z najwyższej półki. No zobaczcie tą łazienkę, to jest lepiej niż ja kiedykolwiek miałem w którymkolwiek domu, w którym mieszkałem. Oczywiście bez piekarnika by się nie obyło w takim luksusie. No ogólnie wszystko, czego dusza zapragnie. Jeżeli chodzi o powierzchnię i o taką jakość życia codziennego, to już jest normalna kawalerka. Może powierzchnia trochę mniejsza, ale nieznacznie. I wyposażenie jest równie dobre albo lepsze jak w normalnej miejskiej kawalerce. Ale Natalii ten najdroższy się najbardziej nie podoba, Natalii ten się najbardziej podoba. Bo jak wiadomo, Natalia jest fanem światełek. I wszędzie, gdzie są jakieś LEDy, podświetlane rączki, podświetlane progi. To tam reszta się nie liczy. Jestem prawdziwym gamerem. Typowy gamer. I jeszcze szklana kula. No nie, to już brzmi naprawdę jak przeznaczenie, bo Natalia kolekcjonowała szklane kule. Wyprzedała je dopiero jak wyprzedawaliśmy cały swój majątek w Polsce przed przylotem tutaj. No i przypadek? Ten akurat z tymi wszystkimi LEDami ma przy łóżku co? Szklaną kulę. Dobra. A po też piec jeszcze. Ile panie za tego? Biorę. Nie spodziewaliście się tego, co? Trzy gazowe i jeden elektryczny. Tak na wszelki wypadek, jakby ci zabrakło gazu albo prądu, to żebyś mógł sobie zawsze zupkę chińską zrobić. I tutaj jeszcze pokoik dla pieska. Trochę będziemy musieli go odchudzić. Ale myślę, że będzie tu bardzo szczęśliwy. Na tyle już nas chyba znacie, żeby wyczuwać nasze głupie żarty. Ale jakby była niegrzeczna? A nie, jakby była niegrzeczna, to tu. Pokazaliśmy wam już dział przyczep kempingowych, więc teraz czas na campervany. To rozwiązanie, któremu najbardziej się skłanialiśmy, zanim tu przyjechaliśmy. Teraz nam się tak spodobały przyczepy, że znowu w naszych głowach jest totalny mętlik. W każdym razie w tym rozwiązaniu nie ciągniesz już swojego domku za sobą, tylko jest to wszystko jednym pojazdem. Jest to super mobilne rozwiązanie. Chodźcie, zobaczcie, jakie rozwiązania oferuje tutaj wnętrze takiego campervana. Pierwsze super rozwiązanie to są obrotowe siedzenia, zarówno kierowcy, jak i pasażera. To pozwala na dużą, dużą oszczędność miejsca. Bo te fotele, które są dosyć wygodne, służą też jako miejsce do siedzenia podczas pracy, podczas odpoczynku. Dlaczego by nie? W tym akurat rozwiązaniu są trzy fotele. I przy tym można by było spokojnie, kiedy inna osoba prowadzi, a druga pracuje. Jest pas, więc nie powinno być z tym problemu. Trzy fotele i tak prawdopodobnie będziemy potrzebować, bo psa też nie można sobie tak luzem wozić jak worek ziemniaków. Nawet w takim campervanie jesteś w stanie zorganizować sobie prysznic i toaletę w środku. To jest mega imponujące, jak oni to zrobili. Natomiast to, co mi się nie podoba w tym, to że spanie jest jakby w poprzek vana, czyli to łóżko nie będzie dłuższe niż 175 cm.
A więc taki bardziej rozwiązanie dla Azjatów niż dla Europejczyków, a już na pewno nie dla mnie. Więc dokładnie nie możemy mieć takiego o takiej architekturze, ale jest tutaj dużo rozwiązań, które chętnie bym skopiował w swoim własnym vanie. Ten konkretny camper van, którego wam teraz pokazaliśmy, kosztuje 146 tysięcy. Oczywiście my nie będziemy kupować nowego, nawet czy to będzie przyczepa, czy to będzie camper van. W naszym przypadku na pewno będzie to używane, więc te ceny, które wam podajemy, to tylko orientacyjnie oraz żeby sobie porównać, które rozwiązania są droższe. Więc przyczepa najdroższa, jaką widzieliśmy, kosztowała 120 albo 130, więc ten camper van jest dużo droższy. Ale zwróćcie uwagę na to, że do przyczepy też trzeba kupić odpowiedni samochód, który będzie ją ciągnął, który na pewno będzie też sporo kosztował. Na przykład moje Suzuki Grand Vitara, którym się poruszam na co dzień. Mimo że ma największy silnik, jaki w tym modelu w ogóle występuje, 2,7 litra, to i tak ma za słabą zdolność do ciągnięcia, żeby poradzić sobie z taką dużą przyczepą. A więc kupno przyczepy wiąże się też z kupnem samochodu, co też jest co najmniej kilkanaście tysięcy. Jeżeli o tamtych przyczepach, które oglądaliśmy, mówiłem, że były równie funkcjonalne co małe kawalerki, to ten camper van to jest jak jakiś luksusowy apartament w centrum, nie wiem, Nowego Jorku. Zaraz mi głowa eksploduje. Mam wrażenie, że tutaj jest wystawione minimum 500 różnych przyczep kempingowych. Obejrzeliśmy tak może 30 z nich. Każda przepiękna, każdą bym chciał mieć. Nie wiem, gdyby tu były 4 przyczepy, to prawdopodobnie wybrałbym tą, która mi się najbardziej podoba, ale żeby było 500, nie byłoby szans. Nasze wnioski są takie, że chyba pozostaniemy przy tym, że camper van jest dla nas najbardziej optymalnym rozwiązaniem. No natomiast po tym, jak tutaj zobaczyliśmy, jak można urządzić camper vana, to już inaczej będziemy patrzeć na to takie robione w garażu. I skoro wszystkie te przyczepy i wszystkie te wany mają toaletę w środku, to tak jak ktoś z was napisał nam w komentarzach, chyba nie ma sensu bawić się w takie garażowe przeróbki, skoro mamy zamiar podróżować przez co najmniej kilka miesięcy, tylko lepiej już trochę doinwestować i kupić sobie coś ładnego, w którym będziemy mogli się czuć prawie jak w domu. My zaczynaliśmy od Campura. Jeżeli śledzicie nasz kanał od niedawna, to tutaj jest odcinek, jak przystosowaliśmy sobie Toyotę Corolla w wersji hatchback do spania w niej, oczywiście z dużym przymrużeniem oka. Także my się zbieramy do domu, a wy trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.